Życie każdego z nas jest porażką. To jest nieuchronne. Oczywiście są tacy, którzy sobie wyobrażają, że tak nie jest, że są ludźmi sukcesu, że mogą się cieszyć ze swoich osiągnięć, z sukcesów, nie potrzebują żadnego wsparcia. No są to ludzie nadęci pychą i nie bardzo wiedzący, na czym życie polega. Ale ci, którzy tej pychy nie podzielają, a więc my wszyscy oprócz tych właśnie nielicznych, pysznych, wiedzą, że życie kończy się porażką. A że mimo to mamy powody, żeby życie akceptować. To znaczy, i to jest to, co daje nam wiara religijna. Akceptację życia wbrew temu, że jest ono porażką. To jest możliwe, jak się okazuje. Jest możliwe wierzyć, że świat ma sens, że jest jakiś sens w świecie, w dziejach świata, w naszych własnych dziejach prywatnych, na przekór różnym przeciwnościom życia, na przekór okropności historii, okropności różnych ludzkiej historii, że mimo wszystko istnieje jakiś sens życia i historii i świata.